Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Na dzisiaj przygotowałem materiał, w którym opowiem, co robić z wolnym czasem. Nawet u nas zdarzają się takie dni, w których zleceń po prostu nie ma. Czasami po prostu ktoś albo odpadnie, albo źle zaplanujemy grafik, albo po prostu jest posucha. Jeżeli pada przez 2 tygodnie deszcz lub śnieg, no to po prostu klienci mniej interesują się swoimi samochodami. I co w tym czasie możemy zrobić? Jeżeli zastanawiasz się nad tym, ciekawi Cię to, jak my w tym czasie wykorzystujemy sobie tą chwilę, aby zarobić dodatkowe pieniądze, zapraszam. Słuchajcie, przygotowałem dla Was 8 punktów, które ja realizuję oczywiście. Ja nie mówię, że wszystkie Wy zrealizujecie, czy możecie powtórzyć wszystkie tak samo jak ja. Ale mimo wszystko ma to być dla Was inspiracja, ma to być dla Was też taka informacja, która daje Wam coś do myślenia. Że nie ma co siedzieć na kanapie, oglądać Netflixa, co zresztą sam osobiście robiłem po otwarciu tej firmy. No jednak trochę tego czasu wolnego było na początku działalności, bo ludzie nawet mnie nie znali. Musiałem się dopiero zareklamować i rozwijać to wszystko. Ale marnotrawiłem czas. Teraz wiem, jak nie marnotrawić czas i to jest właśnie odcinek, który ma Was w tym również poprowadzić. Pierwszy punkt oczywiście detailing. No tego, to jest 9, ale jako ta baza, czyli myjemy samochody, oklejamy, zabezpieczamy, malujemy, cokolwiek robimy sobie z tymi samochodami, no to jest ta nasz core biznesu. To jest 9 punkt. Natomiast te 8 dodatków, jedziemy. Pierwszy punkt oczywiście w ramach mojej działalności to YouTube. Zobaczcie, nagrywam dla Was film, opowiadam. To oczywiście ma swoje dalszy ciąg konsekwencji, bo YouTube jest taką platformą, która pozwala mi rozwijać dużo więcej punktów, o których oczywiście za chwilę opowiem. Natomiast monetyzacja YouTube'a może nie jest zawrotna. Monetyzacja YouTube'a nie pozwala z niej żyć, ale jako że wspiera inne punkty, no to przy okazji fajnie, że coś z niej też skapnie. Jeżeli chodzi o AdSense, czyli właśnie ten program partnerski YouTube'a, program, który pomaga zarabiać na reklamach, na odtworzeniach filmu, to nie są zawrotne koszty. No, regulamin YouTube'a zabrania w ogóle o tym mówić, ale jak Wam powiem, że jest to poniżej 1000 zł, w przypadku mojego kanału, to myślę, że nie będzie to na tyle szczegółowe, żeby ktoś się za to obraził, a jednak gdzieś tam Wam to coś już powie. Oczywiście kanały, które mają 10 razy więcej wyświetleń, czyli nie wiem, po 100 tysięcy subskrybentów, no to tam już ta kwota będzie zdecydowanie razy też 10. W związku z czym będzie poniżej 10 tysięcy. Myślę, że dla osób, które mają ciekawy pomysł, mają również możliwości, żeby takiego YouTube'a sobie wdrożyć, jest to naprawdę nie lada gratka, jeżeli chodzi o dodatek do biznesu. Ta, jeżeli chodzi o mnie, ja YouTube'a traktuję jako dźwignię, jako wsparcie do pozostałych punktów. Także YouTube traktujemy jako możliwość rozwoju kolejnych tematów, a przy okazji również z tego tytułu coś tam wpadnie. Swoją drogą, właśnie Land Rover, który tutaj stoi, czeka na oklejanie, to jest samochód, który trafił do nas z YouTube'a. No bo właściciel tego samochodu odnalazł naszą firmę na kanale YouTube, gdzie pracowaliśmy przy jakimś tam Lexusie. Sam kupił takiego Lexusa, którego obsługiwaliśmy w filmiku i zainteresował się naszą pracą. Dzięki temu zdecydował się do skorzystania z naszej usługi, a to jest czwarty, kolejny samochód, który do nas przywiózł. Oczywiście na każdym z samochodów, no tutaj będzie oklejany, więc możecie się domyślać, jakie kwoty padają. Więc YouTube, zobaczcie, on może mi płaci poniżej 1000 zł, ale zapewnia mi klientów powyżej 10 tysięcy. Także myślę, że taka dźwignia jest naprawdę bardzo przyjemna. I teraz jak to wykorzystujemy? Zobaczcie, mam dzisiaj luźniejszy dzień, chłopaki pracują przy Land Roverze. Ja wjadę ponagrywać coś przy naszym samochodzie zastępczym i właśnie będę nagrywać przy naszym samochodzie zastępczym. Raz, że muszę go co jakiś czas umyć przecież, jest to też kwestia obowiązków moich służbowych, ale też przy okazji właśnie poświęcam czas, może nie poświęcam, tylko właśnie ten czas oddelegowuję na te nagrania. Więc nie siedzę, tylko nagrywam, a to oczywiście nie jutro, ale w przyszłości może zapewnić kolejne, mam nadzieję, ciekawe realizacje. Słuchajcie, punkt numer 2. Są to oczywiście współprace.
Jak widzicie i zresztą jak dobrze wiecie, realizujemy współpracę z firmą Mr. Cleaner, z firmą Honey Combination, z firmą Detarner, z firmą Poka Premium, również z innymi firmami, troszeczkę mniejsze, na mniejszym zakresie tę współpracę realizujemy. I teraz zastanawiacie się pewnie, no dobra Patryk, ale jak my mamy wdrożyć współpracę, jak my jesteśmy taką małą firmą? A no widzicie, nawet mała firma jest w stanie naprawdę ciekawy marketing stworzyć, jeżeli ma dobry pomysł i dobrze go wykona. I przede wszystkim co będzie? Sumienna i systematyczna. Bo bardzo często są ciekawe osoby, które się nagle pojawiają, ale niestety nie mają tej dyscypliny, żeby trwać w tym pomyśle. Tutaj niestety no, rok pracy Was musi dotknąć, żeby jakiekolwiek owoce z tego zrywać. Ja pracuję już od ponad 4 lat nad właśnie chociażby kanałem YouTube, czy nad tą realizacją marketingową, w związku z czym już sobie wypracowałem pewną formułę. Ale Wy musicie też ten swój czas poświęcić, więc nie liczcie, że w miesiąc uda Wam się jakąś współpracę załapać. No, pozwólcie, że tutaj o kwotach rozmawiać nie będę, bo są to też informacje poufne, jeżeli chodzi o współpracę, ale mimo wszystko grosz do grosza i zbiera się, myślę, że całkiem ciekawa suma, ale też przede wszystkim inne ciekawe okoliczności. No bo z marką Honey organizujemy osobną serię na YouTubie, która również co robi? Zapewnia mi klientów na szkolenia. No, pokazuje tam ich wiedzę, raczej swoją wiedzę, ale ich produktami. Dzięki temu no, w jakiś sposób zachęcam ludzi do tego, żeby tu przyjechać, żeby się nauczyć czegoś osobiście. Z marką Mr. Cleaner również oczywiście wsparcie dydaktyczne pod kątem szkoleń występuje, czy to nawet sam osobiście u nich na eventach jestem do dyspozycji. Jeżeli chodzi o inne różne eventy, które organizujemy z naszymi partnerami, no to również ich partnerstwo i ich patronat medialny przede wszystkim pod kątem naszych organizacyjnych warsztatów, szkoleń, eventów również ma miejsce, w związku z czym no, jakaś tam mała dotacja takich okoliczności ma miejsce. W związku z czym korzystamy na wielu płaszczyznach, jeżeli chodzi o takie wsparcie partnerskie. No i taka współpraca może być ciekawym dodatkiem, ale przede wszystkim pozwolić Wam właśnie poświęcić trochę więcej czasu w przypadku, gdy mamy go za dużo. Mamy go za dużo oczywiście w sytuacjach takich, jak na przykład teraz panują. Jest jesień, pada deszcz, ludzie niekoniecznie myślą o detailingu swoich samochodów, no i coś trzeba ze sobą zrobić. Ja w tym czasie robię coś dla naszych partnerów, na przykład nagrywam rolkę, na przykład robię jakąś recenzję, tym samym wspieram znowu YouTube'a, ale przy okazji robię też coś dla współpartnerów. Także podejmijcie rękawice, jeżeli chodzi o współpracę. Najpierw oczywiście zbudujcie content, pokażcie, że się staracie, że potraficie, że Wam się chce, że macie już jakiś autorytet i przede wszystkim, że się w to angażujecie. Zachęcam. Słuchajcie, punkt trzeci, szkolenia. Okazuje się, że jest to bardzo duża część biznesu. Oczywiście, że może być. I tak się też stało u mnie. Nie spodziewałem się, że będę firmą szkoleniową na taką skalę, jak udało mi się wypracować, ale jednak jak zauważyłem, że jest w tym duży potencjał, no to zacząłem realizować to na znacznie właśnie szersze wody. Jeżeli chodzi o szkolenia, no to znowu, zapewne będziecie się zastanawiać, dobra, ale jak ja mam robić szkolenia, skoro sam jestem osobą, która musi się jeszcze uczyć? Słuchajcie, Wy jesteście już na jakimś poziomie wiedzy, a są osoby, które nie są na żadnym poziomie wiedzy. W związku z tym, no tutaj pojawia się dla Was okoliczność, w której możecie się wykazać tą wiedzą. I ta wiedza nie musi być ekspercka. Ona może być nawet na podstawowym poziomie. A dla tych ludzi, którzy nie mają nawet tej podstawowej wiedzy, będzie to i tak wystarczająco dużo. Oczywiście, no musi za tym pójść, nie wiem, cena, czy chociażby ten program, który jasno i klarownie przedstawicie. Program szkolenia, w którym no powiecie, że uczycie tego, tego, tego i nazwiecie to podstawy. Dla niektórych takie podstawy będą w zupełności wystarczające, chociażby po to, żeby zapoznać się z tematem. Nie chcą płacić za super zaawansowane szkolenia, bo w ogóle nie wiedzą, czy w tej branży będą się dobrze czuły. Swoją drogą przykładem będzie na przykład Jakub z firmy Turbo Pranie, który kiedyś na moim wywiadzie uczestniczył. Jakub właśnie specjalizuje się w szkoleniach z prania tapicerki. Okazuje się, że jest to bardzo ciekawa nisza, bo dużo ludzi interesuje się właśnie tematem prania tapicerki, ale może nie, że się boi, ale ma jakieś wątpliwości, zastanawia się nad tym i szuka tej metody, jak zrobić to porządnie, jak zrobić to dobrze, jak przede wszystkim gdzie szukać klienta i jak się w tym odnaleźć. No i Jakub tutaj realizuje tego typu szkolenia. Niewielkie pieniądze, 600 zł. Ale z drugiej strony co jakiś czas w miesiącu taki kursant przyjdzie, no i możemy dodatkowe pieniądze sobie zarobić. Oczywiście całe te moje przedstawienie tych punktów ogranicza się do tego, żeby
naszą pracę wykonywać w tych 8 godzinach. No bo jeśli zaraz mi ktoś napisze, dobra Patryk, ja mogę sobie zrobić drugi etat, to sobie znowu zarobię. No właśnie nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, że my mamy poświęcić jeden czas na kilka robót. I szkolenia to jest najlepszy przykład, bo robimy detailing, a przy okazji szkolimy. W jednym czasie mamy dwie pieczenie, a jeszcze jak kamerzysta to nagra, to już w ogóle mamy trzecią, czwartą, jeszcze piątą, się gdzieś tam sięgamy. Także bardzo fajny temat, jeżeli chodzi o rozwój biznesu, o możliwość dodatkowego zarobku. No i czasami też ja na przykład organizuję szkolenia właśnie w luźniejsze dni, nawet na jakichś eksponatach. Na eksponacie wtedy mogę nie zarobić, ale zarobię na szkoleniu. No i finalnie rachunek jest na plus. A takie szkolenia też pozwalają budować markę, bo klienci mają większe zaufanie. Takie szkolenia też powodują, że macie większe zaufanie również na YouTubie, na innych platformach i tak dalej. Więc szkolenia naprawdę bardzo ciekawy biznes i jeżeli chodzi o finanse, to myślę, że bylibyście zaskoczeni, jak naprawdę jest tutaj duży potencjał. Zresztą wiecie po mnie, szkolenia kosztują 4000 zł za grupowe, czterodniowe. Oczywiście w przyszłym roku się to zmienia. Tu mamy do dyspozycji jeszcze tylko oczywiście grudzień. Zachęcam do zapisywania. Jeżeli chcielibyście więcej tego typu wiedzy, to tam na szkoleniu możecie się tego właśnie spodziewać. Jest to, co teraz opowiadam, to jest część programu właśnie z czwartego dnia, więc po prostu delikatnie już Wam zajawiam, co tam się znajduje. Natomiast kursantów na takich szkoleniach jest 5. 4000 razy 5 kursantów, rachunek prosty. Warsztaty. Swoją drogą za tydzień w sobotę organizuję warsztaty z renowacji skór. Czyli znowu, jeżeli nie mamy roboty, to może mamy za mało usług do dyspozycji. Wprowadźmy nowe, inne. Dzięki temu będziemy mogli nasz biznes znowu troszeczkę w innym kierunku prowadzić. Oczywiście wszystko dookoła motoryzacji. Natomiast warsztaty, które organizuję, są właśnie dotyczące renowacji, dobierania farb, szlifowania tej powierzchni i całej obróbki związanej z naprawą tapicerki skórzanej. Grupa już jest dosyć mocno zapełniona, więc jeszcze jakieś ostatnie miejsca myślę, że się znajdą. Zainteresowanych zapraszam. Koszt 500. Maksymalna grupa 10 osób. 500 razy 10. Już wiecie mniej więcej, ile na szkoleniach jestem w stanie zarobić w ciągu miesiąca. Jesteście zainteresowani branżą? Wchodźcie w to. Nie wiecie, jak to zrobić? Przyjdźcie na szkolenie. Ja też szkoliłem się w ramach tego, jak prowadzić szkolenie. Bardzo fajna rzecz. Jako dodatek do biznesu naprawdę musicie to zrobić. Słuchajcie, czwarty punkt. Podwykonawcy. Warto jest korzystać z usług ludzi, którzy znają się na innych rzeczach niż my. Ja na przykład sam osobiście szyb nie przyciemniam, ale te szyby są przyciemnione, dlatego że zamówiliśmy sobie do tego ściemniacza. Człowiek ten przyjeżdża do nas z folią, robi robotę, płacimy mu za tą robotę, a my doliczamy sobie marżę klientowi. Tak samo robimy oczywiście z wgniotkami. Takie usługi jak wgniecenia, szyby są dosyć oczywiste, ale również możemy się pokusić o takie podwykonawstwo z tapicerem. Możemy się dogadać z jakimś lakiernikiem, możemy się dogadać z firmą, która zajmuje się regeneracją felg. I my wówczas podczas takiego detailingu zapewniamy klientowi taką wszechstronność. Nie musimy się na wszystkim znać, ale możemy mu wszystko ogarnąć. Oczywiście wiadomo, jako że my to bierzemy na klatę, podpisujemy się pod tą robotą własnym imieniem i logotypem, no to fajnie, żeby mieć pewność tego podwykonawcy, czy on to robi rzetelnie, prawidłowo, czy nie ma żadnych problemów technicznych i tak dalej. Ale nie oznacza to, że nie mamy z tego nie korzystać. Korzystamy nawet z firm, które drukują takie naklejki, bo też czasami nasi klienci mają takie potrzeby i wymagania. W związku z tym, że realizujemy takich usług znacznie więcej, mamy też wypracowane dużo lepsze ceny w tych firmach. Czyli nasz ściemniacz, w związku z tym, że regularnie do niego dzwonimy, żeby przyjechał u nas okleić szyby, też ma dla nas troszeczkę niższą cenę niż dla takiego klienta z drogi. No bo siłą rzeczy jesteśmy jego żywicielem na jakimś tam etapie oczywiście, bo wiadomo, to jest tylko jakiś jego dodatek, czyli takie właśnie mobilne prace. Na szczęście akurat my wypracowaliśmy sobie takie współpracę już na dosyć dłuższy dystans, więc nie ma problemu z zarówno terminowością, jak i dostępnością tych podwykonawców, tych fachowców, ale wiem, że z tym bywa problem. Dlatego warto jest to ruszyć od razu i jednym małym, drugim, trzecim małym zleceniem realizować właśnie taką współpracę. W końcu przyjdzie czas, gdzie zapewnicie mu tyle roboty albo tak dobrą robotę, że Was doceni i będzie traktować Was dużo lepiej. Ale znowu, to trzeba sobie wypracować. Natomiast takie podwykonawstwo znowu wypełni nam tą fajną lukę, żebyśmy nie mieli pustej hali. Bo ja też nie dbam o to tylko, żeby swój czas wypełnić, ale żeby wypełnić czas tego warsztatu. Miałem przecież nawet sytuacje, w których rzeczywiście nie było roboty albo było jej trochę mniej i podnająłem komuś studio detailingowe.
No, szczegółów może nie będę zdradzać, bo nie ma to istotnego znaczenia. Była to firma nie detailingowa, raczej w sensie związana z detailingiem, ale nie, że usługowa, tylko produkcyjna. Firma produkcyjna przyjechała, zrobiła sobie tu szkolenie, nagrała sobie filmiki, no a ja w tym czasie po prostu parzyłem kawę. Za oczywiście wynajem studia skasowałem tyle, co skasowałbym za całkiem niegłupią ceramikę. No ale z drugiej strony, jak nie mam roboty, to po co to ma stać puste? I ja tutaj właśnie tą przestrzeń samego stanowiska też staram się wypełniać. Podwykonawstwo jest idealnym do tego przykładem. Oczywiście tych usług możemy mnożyć naprawdę dużo. Nawet jeżeli chodzi o folie ochronne, czy folie do zmiany koloru, tu również możemy się pokusić o podwykonawców. W jaki sposób? No proste. Jeżeli ja nie potrafię oklejać, to wzywam sobie mobilnego aplikatora, niech on mi to oklei. Czyli przychodzi do ciebie klient jutro i pyta się o oklejenie full fronta. To ty nie mówisz, nie proszę pana, ja jeszcze tego nie robię, tylko oczywiście proszę pana, wyślę panu ofertę na maila. I co robisz? Bierzesz telefon, dzwonisz do ludzi, który by chciał przyjechać do ciebie na fuchę. Dogadujesz się na cenę, zostaje ci oczywiście znacznie mniej niż jakbyś to zrobił sam, ale zostaje. Myślę, że tego typu współprace są naprawdę bardzo ciekawym dodatkiem do biznesu i w tym sposobem też wy będziecie w stanie raz, że zaznajomić się z tą częścią branży, której jeszcze nie znacie, a dwa, będziecie w stanie się rozwijać, a trzy, będziecie w stanie zarabiać dodatkowe pieniądze w tych samych 8 godzinach pracy. Słuchajcie, piąty punkt to współpraca z salonami, komisami, handlarzami. Którego sobie wybierzecie, nie ma znaczenia, byle byście wybierali jak najwięcej. Samochód, przy którym stoję, BMW X5, to jest samochód właściciela, nie komisu, handlarza, czyli kogoś, kto kupuje samochody, potrzebuje je odświeżać, zrewitalizować, jakkolwiek stuningować i sprzedać dalej. Uwierzcie mi, to ile ten człowiek przywiózł do nas samochodów, oczywiście ma w związku z tym dużo lepszą cenę. Przychodzi, negocjuje i mówi, słuchaj, tu masz mi zrobić to, tam mi tego nie rób, bo tam chcę zaoszczędzić. Ja nie wybrzydzam. Dlaczego? Bo w kolejce ma kolejnych 10 samochodów. I teraz, jak my mamy lukę, no to to jest idealny czas na to, żeby zrobić właśnie takie interesy. Ja oczywiście uprzedzam takiego handlarza, mówię, słuchaj, jak przyjedziesz mi w środku sezonu, to tam, wiesz, mniejsze negocjacje mamy, no bo ja mam bardzo dużo roboty. On też to zdaje sobie z tego sprawę i wtedy czeka troszeczkę dłużej na realizację. Nie ma z tym problemu, bo przecież tak się dogadaliśmy. Natomiast wtedy, kiedy ja mam lukę, to do niego dzwonię, słuchaj, potrzebujemy fury, masz coś tam dla nas, bo możemy ci to zrobić w fajniejszej cenie. Lepiej wypełnić lukę mniej zarobkowym zleceniem niż żadnym. No i oczywiście właściciel tego auta to jest tylko jeden z moich takich klientów, takich mam naprawdę sporo, ale najbardziej interesującą formą współpracy są salony samochodowe. Opel, którego tam widzicie, to jest jeden z samochodów, który kupiłem właśnie w salonie mojego przyjaciela Marcina. Oczywiście Opla tam kupiłem jeszcze dla swojej żony, ten był od wspólniczki, teraz jeździ zastępczym, na zastępczym ten samochód, więc ja też się odwdzięczyłem poprzez zakup samochodów. Tego wam życzę, żebyście do tego również doszli, że możecie się odwdzięczać waszym partnerom zakupem samochodów. Natomiast nie o tym chciałem powiedzieć, tylko mam armię ludzi. W sumie mogę powiedzieć bardziej miałem, bo ta współpraca troszeczkę już się rozjechała z różnych względów. Natomiast miałem armię ludzi, którzy sprzedawali samochody, na co dzień przecież tym się zajmują, ale przy okazji sprzedawali moje usługi. I uwierzcie mi, jakie jest piękne uczucie, gdy ja nagrywam sobie filmik i dostaję SMS-a, kiedy termin na ceramikę? W nowym aucie. I ja wysyłam, słuchaj, jutro mamy czas. Okej, to przyjeżdżajcie. No i słuchajcie, wysyłam mojego pracownika do salonu. Jedzie tam na 4 godzinki. Samochód jest przez nich przygotowany na myjni. My tylko odtłuszczamy, robimy jakąś dekontaminację, nakładamy ceramikę. W 4 godziny faktura 2-3 tysiące złotych. Piękny biznes. Warto jest, jeżeli macie czas, ubrać garnitur, przejechać się do okolicznych dealerów, komisów i po prostu zaproponować im taką współpracę, gdzie wy, jako detailerzy, będziecie im oferować usługi detailingu. W związku z czym będziecie mogli skorzystać z dodatkowego wsparcia sprzedaży, a szczególnie w miejscach, gdzie ta sprzedaż ma miejsce non-stop. Przecież wiadomo jest, że jak ktoś kupuje nowe auta, kupuje do niego akcesoria. Jak kupuje akcesoria, to i detailing też przy okazji gdzieś tam będzie wchodził w grę. Trzeba to zrobić mądrze, trzeba to zrobić dobrze. Jeżeli nie wiecie jak, wpadajcie na szkolenia, to wam powiem. Ja, jeżeli chodzi o salony, na razie dziękuję za współpracę. Nie mam na to czasu, ale to już w ogóle jest
zarąbista sprawa, że nie muszę się przejmować współpracą z salonami, bo mam na tyle dużo swojej roboty. Tego Wam oczywiście życzę, ale na początku rozwoju biznesu, i to właśnie było na początku tego Cube Detailing, taki salon zapewniał nam niesamowicie dużą płynność finansową. W najlepszych miesiącach 30 tysięcy przychodu w miesiącu właśnie za współpracę z salonem, za to, że robiliśmy dla nich ceramiki i folie ochronne. A woski też się zdarzyły. Mało tego, zdarzyło się nawet, że wysłaliśmy do salonu naszego podwykonawcę na przyciemnienie szyb. I wyglądało to w taki sposób, że ściemniacz za przyciemkę w małym samochodzie wziął 300, ja wziąłem 600, a salon klientowi powiedział 900. Każdy zarobił. Klient zadowolony, bo ma jakość salonową. A to, że robił to podwykonawca, takie są dzisiaj realia. No bo żaden salon nie ma swojego ściemniacza. A jak ktoś zapomniał konfiguratora kliknąć przyciemnianych szyb, albo na przykład kupił auto ze stoka, no i chce mieć tą jakość salonową, no to po prostu za to płaci sobie więcej. A jakby się rozejrzał po rynku, a może nie ma na to czasu? Różne są sytuacje. Natomiast da się zarobić i nawet na podwykonawcach w cudzych miejscach. I ta sytuacja z tymi szybami nie jest oczywiście odosobniona. Choć jest taka najbardziej groteskowa, no bo nie oszukujmy się. Ja nie widziałem ani klienta, ani tego samochodu. Nawet nie miałem okazji nic zweryfikować. Zaufałem podwykonawcy, ale wystawiłem fakturę. Po prostu połączyłem kontakty ze sobą. Oczywiście wiadomo, z czasem salon nie był już ograniczony, nie dzwonił do mnie w sprawie przyciemniania, tylko wziął sobie kontakt do tego podwykonawcy i dzwonił już bezpośrednio. Pomijali mnie w tym rozrachunku, więc więcej zarabiali sami. Wycwanili się. Ale mimo wszystko na początku, jak to zrobimy sprytnie, możemy nawet w ten sposób sobie działać. Także taki pośrednik sprzedaży również będzie mógł mieć miejsce. Do tego Was zachęcam, żebyście korzystali właśnie z współpracy z tego typu podmiotami. Trzeci punkt, szósty, cross-selling. Tak się nazywa metoda sprzedaży. Możecie sobie wygooglować, o co w niej chodzi. Natomiast ja wytłumaczę jak ja ją wykorzystuję w mojej branży. Pierwszym najbardziej oczywistym przykładem będzie sytuacja, gdzie na przykład dla moich partnerów, z którymi współpracuję, realizujemy jakieś dodatkowe zlecenia. Słuchajcie, no prosty temat. Nasz partner musi zrobić sesję zdjęciową nowego produktu. Nie mamy tego w ramach umowy gdzieś tam zawartego, umowy współpracy, więc zleca nam po prostu wykonanie sesji, bo jest mu wygodnie, bo jest to na przykład tańsze niż zrobienie tego u siebie. I my wówczas sobie taką usługę dodatkowo wykonujemy, a przy okazji na przykład robimy sobie materiał na nasz, nie wiem, profil facebookowy, instagramowy, czy na YouTube'a, czy na TikToka. My potrzebujemy tworzyć content pod kątem pozyskiwania klientów, no i wykorzystujemy wówczas takie produkty, żeby ten content sobie budować. Jest to proste jak świat i myślę, proste jak budowa cepa i na świecie jest to wykorzystywane już od bardzo dawna, czyli właśnie praca na produktach, które są w ramach współpracy przysyłane, czyli tworzymy sobie content na cudzych gdzieś tam wartościach, dzięki temu możemy sobie zarabiać z jednego i z drugiego źródła. To jest oczywiście najprostszy przykład, natomiast kolejnym jest na przykład realizacja sesji zdjęciowych dla kursantów, czyli zobaczcie, tutaj kamera ma dosyć duże znaczenie, bo jest wykorzystywana w wielu, wielu płaszczyznach. I no bo temat prosty. Przyjeżdżają kursanci, a akurat u nas dostają możliwość zamówienia sobie takiej sesji zdjęciowej, indywidualnej. Nie widać za bardzo studia, gdzie to jest wykonywane, ale widać, że jest to profesjonalne miejsce. Tło jest bardzo fajnie wyblurowane albo tak skadrowane, że nikt nie odgadnie, że to nie jest u ciebie, w sensie u tego kursanta. Ale jest to zdjęcie, które trafia na portfolio, które może trafić nawet na reklamę, czy to na stronę internetową, czy na Facebooka. Jest to po prostu budowanie kontentu profesjonalnym sprzętem, profesjonalną obróbką. I właśnie tu ta obróbka najbardziej jest istotna, dlatego że poświęcamy swój wolny czas, mamy lukę, to właśnie sobie wtedy obrabiamy zdjęcia, które zrobiliśmy kursantom. Dzięki temu wykorzystujemy właśnie budżet, który kursanci zapewnili podczas szkolenia, w miejscu, gdzie potrzebujemy tego budżetu podratować, bo mamy za mało czasu. No i tym sposobem możemy sobie zarobić dodatkowe pieniądze. Oczywiście niezbędny do tego jest na przykład współpraca dla partnerów, bądź nawet nie dla partnerów. Bardzo często realizujemy sesje czy jakiekolwiek wideo, które nie związane są z naszą pracą, ale to już powiedzmy, można powiedzieć, że to jest taka już bardziej branża właśnie agencji marketingowej. Trochę w to wchodzimy, natomiast robimy to stricte przy okazji naszej pracy. Czyli to nie jest tak, że wiecie,
Ktoś nam wysyła karton produktów i mówi, nagraj mi filmy. Ale zrób to jutro i nieważne, co się dzieje. Nie, my się dogadujemy w taki sposób, że słuchaj, biorę ten karton produktów, nagram Ci te filmy, ale jak będę miał robotę, w której mogę wykorzystać te produkty. Czyli to nie jest tak, że my poświęcamy na to dodatkowy czas. Nie, my robimy swoją robotę tymi produktami, które zostały gdzieś tam nam wysłane w ramach prośby o recenzję, czy tam jakiś content, ale robimy to przy okazji pracy, więc nie poświęcamy dodatkowego czasu. Jedynym dodatkowym aspektem w tym wszystkim jest operator. No ale jako, że operator i tak bardzo dużo czasu u nas spędza pod kątem realizacji różnych materiałów, to po prostu wrzucamy sobie taki dodatek. No i taki dodatek oczywiście. Operator zarabia, my zarabiamy, a wszyscy są w tym układzie zadowoleni. I wówczas poświęcamy ten czas pusty na montaże, na realizację, obróbki zdjęć i tak dalej. Warto jest taki cross-selling sobie wykonywać. Oczywiście my możemy realizować na przykład poprzez usługę taki cross-selling, czyli właśnie sesja zdjęciowa, czyli na przykład jakiś filmik dla partnera, ale możemy również sprzedawać produkty. Możemy sobie na przykład zamówić jakiś towar i wysłać informacje do klientów, że mogą sobie u nas kupić, nie wiem, szampon do mycia samochodu, rękawice i tak dalej. Więc możemy tą lukę czasową zapewnić chociażby układaniem towaru na półce, zamawianiem, liczeniem i tak dalej, bo to też jest czas, który my musimy mieć. Ale jak nie będziemy mieć produktów, to nie mamy na co czasu tego tutaj poświęcić. Więc co prawda, jeżeli chodzi o sprzedaż produktów, no to tu ważne, że nie możemy tego zrobić jako firma usługowa. Musimy mieć odpowiednio te normy prawne, kompetencyjne, zapewnione, żeby tu się żaden urząd nie doczepił, że robimy coś, czego nie możemy. Albo przede wszystkim chodzi o rozliczenie tego, bo inne są podatki na usługę, a inne na produkty. Trzeba dobrze wystawiać faktury, po prostu. Więc tu ostrzegam ostrożnie z tymi produktami. Choć często na przykład w restauracjach jest po prostu usługa gastronomiczna. My nie kupujemy kotleta, tylko usługę. Smażenia, podania, obsługi. I to jest jeden taki wytrych, który jest do dyspozycji. Więc możemy zrealizować usługę detailingową i gdzieś tam jakiś zapaszek, coś tam się znajduje i tak dalej. Można coś pomyśleć. Oczywiście jak to zrobić, no to już sami musicie sobie najlepszy sposób dla siebie wymyślić. Ja natomiast daję Wam kolejny właśnie przykład i pretekst do tego, żeby nie siedzieć na kanapie, a obmyślić, co możemy zrobić więcej. Punkt 7. Franczyza. Teraz na pewno wielu z Was będzie się zastanawiać, gdzie do cholery ja będę się zajmować franczyzą. No, mam bardzo ciekawy przykład. Oczywiście zanim ten przykład opowiem z mojego podwórka, bo sam zacząłem realizować tego typu projekt. Już jakiś czas temu oczywiście. Mam aktualnie dwa punkty, nazwę je partnerskimi, których chłopaki wykorzystują nasz brand i działają pod naszym szyldem we własnym zakresie. My w tym przypadku jesteśmy wielotematowym wsparciem. Wspieramy ich technicznie, wspieramy ich marketingowo, wspieramy ich również merytorycznie, czyli mają wsparcie na każdym możliwym i potrzebnym polu, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności. Nie wysyłamy im klientów, ale też nie bierzemy od nich profitów od obrotu. Jest to umowa, można powiedzieć, doradztwa razem z udostępnieniem całej identyfikacji wizualnej naszej firmy. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak to działa, czy może sami po prostu rozważacie tego typu współpracę, a uwierzcie mi, opłaca się ona dla obu stron, no to napiszcie. Natomiast jak można taką współpracę, jak taką franczyzę rozwijać, będąc jakimś małym, skromnym punktem? Podobnie jak przy szkoleniach. Pamiętacie, jak mówiłem o przypadku, gdzie my mamy podstawową wiedzę, ale ktoś ma jeszcze niższą i możemy tą podstawową się dzielić. Nie ma w tym nic złego. I tak samo. My mamy podstawową wiedzę o firmie, mamy już jakiś ciekawy brand, który ładnie wygląda, nadaje się do tego, żeby rozwijać go dalej, bo macie przygotowane wszystkie broszurki, wszystkie ulotki, wszystkie teczki, wszystkie wizytówki. Macie po prostu stworzony brand. Ma on jakąś identyfikację wizualną, czymś się cechuje. Po prostu widać, że jest to firma. No to myślę, że ktoś, kto nie ma pojęcia, gdzie uderzyć, żeby w ogóle logo zrobić, a jakaś strona i tak dalej, no to właśnie to jest przestrzeń dla takich osób. Takie osoby bardzo chętnie skorzystają z Twojego know-how po to, żeby ułatwić sobie życie. Po prostu wykorzystuje się rozwiązania gotowe na rynku po to, żeby ułatwić sobie życie, a takie wsparcie, no nie oszukujmy się, da duże, większe możliwości sukcesu, no bo statystycznie w Polsce wygląda to tak.
nie wiem, czy co nie, co piąta firma najprawdopodobniej po prostu upada. Czyli ktoś, kto otwiera firmę, ma 20% szans, że ta firma się utrzyma. Tak to wygląda statystycznie. Jeżeli się pomyliłem, no to możecie sobie wygooglować i znaleźć te statystyczne informacje. Natomiast realnie tak to właśnie działa, że nie każda firma będzie miała szansę prosperować przez najbliższe 2 lata, bo w końcu i tak upadnie. Ja Wam życzę, żebyście to byli właśnie w tym 20% ludzi, którzy mają ten sukces. Ale statystyka jest nieubłagana. I może wypaść tak, że będziecie w tych 80%, którzy zamkną. Z taką franczyzą jest szansa właśnie dużo większa. Dlaczego? Bo oni mają gotowe rozwiązania, bo oni są już na rynku, bo jednak, czyli Wy, właśnie Wy jesteście na rynku. Jesteście 2, 3, 4 lata. Udało Wam się przezwyciężyć problemy, które dosięgają początkowe firmy i być może ktoś stwierdzi, jestem w stanie zapłacić za to właśnie, że ten sukces na mnie czeka. I teraz pytanie, ile zapłacić? I tu jest właśnie cała magia, dlatego że jeżeli policzymy to w taki sposób, że opłaca się to jednej i drugiej stronie, no bo Wy coś zarabiacie, ten franczyzobiorca nie ponosi gigantycznych kosztów, to wilk syty i owca cała. Ja nie mówię, że macie teraz od jutra robić franczyzę McDonalda, gdzie tam chyba na wejście trzeba mieć bańkę czy dwie. Chodzi mi o to, żebyście mogli zapewnić komuś takie wsparcie z rozpoczęciem, pokazać mu, jak się to robi, wspierać go w przypadku trudniejszych zleceń i tym samym sposobem pomóc mu po prostu rozwijać interes. Oczywiście on za to zapłaci, ale z drugiej strony, jakie ma oszczędności? No bo zobaczcie, ja w moim przypadku, jak to wygląda, mam ploter, mam folię, więc wyposażam takiego człowieka w materiały o znacznie niższych kosztach, bo ja sam sobie wypracowałem pewne rabaty, pewne możliwości. Jeżeli chodzi o instalację folii, no to tu kolejny temat. Przecież ktoś początkujący nie umie aplikować folii, ale od jutra może ją zacząć aplikować. Czyli on pozyskuje sobie klientów, on proponuje klientom tego typu rozwiązania i nie korzysta z podwykonawców, tylko ma wsparcie techniczne w instalacji takiej folii. Przy okazji uczymy go, czyli na bieżąco jest szkolony. Szkolimy sobie człowieka, który będzie rozwijać swój biznes. Oczywiście za to wszystko on płaci, ale przychody, które dzięki temu on może osiągnąć, są niewspółmiernie większe, jak to dobrze wykorzysta. Przynajmniej tak to wygląda w naszej franczyzie. Natomiast przykładem, o którym wspominałem na samym początku, będzie firma, no może z nazwy nie będę wymieniać, bo przyznam szczerze, miałem nawet z nią małą kosę. Oczywiście nie z mojej strony, tylko lekka zazdrość się pojawiła sukcesu mojej firmy i tam małe robienie pod górkę się zdarzyło. Jest to firma nieistniejąca już, natomiast była ona firmą po sąsiedzku. Znaczy po sąsiedzku, mam na myśli 15 kilometrów. To na Śląsku generalnie mniej więcej wszystko jest w promieniu 15 kilometrów, więc po sąsiedzku. Wiem, że jak jesteście z jakiejś Warszawy czy innych miejscowości, no to u Was po sąsiedzku to jest 100 kilometrów. Nie, tutaj jest wszystko bardzo blisko siebie. Natomiast ta firma wcale nie była duża, ale miała bardzo ciekawe logo, bardzo ciekawy brand, nawet swoje kosmetyki mieli. No jak można mieć swoje kosmetyki? No prosty temat. Piszemy do firmy, która produkuje kosmetyki i mówimy, że chcielibyśmy własną linię kosmetyków. Bach, mamy kosmetyki. No i oni sobie właśnie tak to zrealizowali i mieli w najlepszym swoim czasie 5 punktów franczyzowych. Podstawowa firma. 5 punktów. Po prostu są ludzie, którzy wolą pójść na łatwiznę, wolą za to zapłacić. Mają na to budżet. Każdy, kto zaczyna firmę, ma jakiś budżet na tą firmę. Jeżeli zaczynamy z niczym, no to jest to jakieś tam małe ryzyko i duża odwaga i w tym wszystkim też spora nadzieja, więc oczywiście ja Was pokrzepiam w tej nadziei, ale mimo wszystko trzeba mierzyć siły na zamiary. Natomiast te osoby, które mają te fundusze, są w stanie poświęcić trochę, część tych funduszy na taką współpracę, ale dzięki temu mają dużo większe prawdopodobieństwo sukcesu. Jak jest z tą firmą, o której wspomniałem? Nie wiem, nie śledzę tego. Wiem, że główna siedziba upadła i to, uwaga, 2 razy. No właściciel był po prostu niezbyt kompetentny, jeżeli chodzi o prowadzenie własnej firmy. Jeżeli chodzi o mówienie komuś, co ma robić, no to już wiedział jak, ale u siebie niestety nie. No u nas jest to zgoła inaczej. My jesteśmy tym korem, nasza firma rozwija się cały czas, co zresztą mam nadzieję też dostrzegacie, a wsparcie tych mniejszych podmiotów jest na takim poziomie, jak współpraca oczywiście zawiera w umowie te wszystkie kruczki. Także pomyślcie nawet o czymś takim, bo jest szansa, że na Waszym małym, lokalnym rynku to Wy możecie być taką największą firmą
wśród tych mniejszych osób, które nie są w stanie tego doścignąć same. Po prostu nie każdy jest tak przedsiębiorczy. Jeżeli wy się wykażecie większą przedsiębiorczością, no to już jesteście do przodu, możecie rozdawać karty. Zachęcam. Punkt numer 8. Jest to ostatni na tej liście, ale nie znaczy, że ostatni możliwy. Skalowanie biznesu, jak widzicie, ma całkiem ciekawą formę. My możemy skalować firmę usługową nie poprzez rozbudowę stanowisk, nie poprzez dotrudnienie kolejnych osób. Możemy, jak widzicie, skalować ją na innych warstwach. Ale co ciekawe, te warstwy wszystkie są ze sobą połączone i działają w fajnej symbiozie. Ale przechodząc do punktu 8. Słuchajcie, jest to e-book, nad którym pracuję. Jest to książka i uwaga, nie mam czasu jej pisać. W sensie, mam pierwszy rozdział i pierwszy rozdział jest właśnie o tym, co Wam teraz nagrałem. Co prawda opowiadałem to trochę mniej przemyślanie, te moje konstrukcje słowne nie były tak fajne jak w książce, którą dla Was przygotowuję od jakiegoś czasu. Tam jest to wszystko zebrane do kupy. Jest to fajnie opisane, przedstawione, jest to przemyślane i zaprojektowane. Oczywiście jest to tylko pierwszy rozdział. Cała reszta w tej książce jest bardzo ciekawym aspektem prowadzenia działalności, Waszego rozwoju i szansy do tego, żebyście odnieśli sukces. Sama książka nie wiem, kiedy będzie mieć premierę. Natomiast pracuję nad nią właśnie wtedy, kiedy nie mam innych zajęć. W moim przypadku jest to trudne. Jak widzicie, zajmuję się wieloma rzeczami i muszę dopilnować też wielu rzeczy, których się podejmuję. W związku z czym brakuje mi już tej przestrzeni czasowej na napisanie tej książki. Dlatego w przyszłym tygodniu wyjeżdżam na krótki urlop. Mam nadzieję, że na urlopie znajdę 2 godzinki znowu chwili czasu, żeby sobie coś tam poklikać na komputerze i coś fajnego dla Was napisać. Natomiast ten pierwszy rozdział chciałbym właśnie za darmo, bezpłatnie dla Was przygotować. Jest już gotowy, muszę go tylko delikatnie obrobić, tak żeby się nadawał do czytania i myślę, że jak już wypuszczę, będzie do dyspozycji, zakomunikuję. Natomiast Wy już teraz możecie się zgłaszać, jeżeli jesteście chętni dostać ten pierwszy bezpłatny rozdział jako wstęp, żeby tą prezentację tego, co dla Was szykuję od dłuższego czasu, no to piszcie, czy to w komentarzu, czy w wiadomościach. Ja sobie każdego z Was będę zapisywać, będziemy mogli przygotować dla Was właśnie, jak to się nazywa, taki pre-order, czy jakąś tam wersję przedsprzedażową, nieważne. Nomenklatura nie ma znaczenia. Chodzi o to, że macie możliwość pozyskać jako pierwsi właśnie tą oficjalną wersję książki. I teraz uwaga. Taka książka, nie wiem ile będzie kosztowała. Nieważne ile. Ale patrzcie, jakie mamy możliwości. Mam około 14 tysięcy subskrybentów w tym czasie. No nie oszukujmy się. Część z tych subskrybentów jest kliknięta i zostawiona. Ludzie nie wchodzą nawet na te konto. Ale regularność kliknięć w nasze filmy jest całkiem niezła. Minimum 1000. A taka średnia to 3000 wyświetleń. No to załóżmy, że mamy 3000 potencjalnych Was, widzów, potencjalnych klientów tej książki. Uwierzcie mi, że ta książka będzie tak dopracowana, że będziecie chcieli ją kupić. Wiecie, dlaczego będziecie ją chcieli kupić? Bo tak samo jak chcecie oglądać te filmy, tak ta książka jest zaprojektowana stricte po to, żebyście chcieli ją przeczytać. Wiecie dlaczego? Bo to jest esencja mojej działalności, esencja tego, jaką strategię sobie opracowałem na tą działalność i esencja tego, co zadziałało w tej działalności. Będę oczywiście w tej książce też opowiadać o swoich błędach, żebyście Wy mogli się uczyć na cudzych, a nie na swoich. Czyli jak możecie zauważyć, będzie to kompendium wiedzy prowadzenia działalności detailingowej. Nie będę tam uczyć polerowania, nie będzie tam technik związanych z dekontaminacją i tak dalej. Nie. Uważam, że na to trzeba osobiście przyjechać, zobaczyć i zrobić. Tutaj szkolenia praktyczne, moim zdaniem, to jest jedyne rozsądne rozwiązanie. Natomiast ta wiedza miękka, ta wiedza, która ona cały czas musi się aktualizować, no to będzie takie kompendium naprawdę z górnej półki. Przynajmniej tak sobie to zaplanowałem i tak sobie życzę. 3000 osób, subskrybentów, którzy na bieżąco wyświetlają nasze filmy, razy, nie wiem, 100 zł za książkę? Dużo? Napiszcie w komentarzu, czy dużo. Ale 3 razy 100 daje ile? No i już wiecie, jaki jest potencjał znowu zarobkowy takiej książki. I ja nie mówię, że 3000 osób kliknie kup teraz, jutro. Ale niech to się rozłoży nawet w rok. Ja poczekam. To sobie będzie spływało na konto. Systematycznie. Bardzo fajnie. A może zrobimy jakiś Black Week, zrobimy promkę i w promce sprzeda się nagle 1000? Nie wiem. Zobaczymy. Jest to eksperyment, jest to coś, co mnie strasznie ciekawi. Coś, co prawda, na co nie mam czasu, ale tego też Wam życzę, żebyście mieli projekty, które pozwolą Wam zarobić jeszcze dodatkowo i nie macie na nie czasu.
Tak naprawdę ja, patrząc dzisiaj z perspektywy czasu na prowadzenie działalności, to widzę pieniądze leżące na ziemi, ale ja nie mam czasu się po nie schylić, bo schylam się po inne. I tak trzeba podejść do biznesu. A pamiętam jak dziś, jak tutaj na tej kanapie, na której patrzę, na którą teraz patrzę właśnie, leżałem i oglądałem Netflixa. Oczywiście, takie chwile też są potrzebne. Musicie też zregenerować swój umysł, tak żeby kolejne pomysły były lepiej dopracowane. Ale starajcie się mimo wszystko jak najwięcej czasu poświęcać na zapętlanie działalności. Zapętlanie tego, co robicie w innych warstwach. Dzięki temu nie będziecie mieć nigdy problemu z płynnością finansową i nigdy problemu z tym, że nie macie klientów. Bo ja naprawdę czasami modlę się, proszę, niech dzisiaj nikt nie dzwoni do mnie, bo nie mam czasu na obsługę tego wszystkiego. No i tym materiałem dziękuję za uwagę. Oczywiście nie są to wszystkie pomysły, jakie mam w głowie. Jest to po prostu wszystko, co aktualnie dzieje się u mnie w firmie, co pozwala mi zarabiać. I teraz zobaczcie, mamy 8 punktów. Dobra, ten 8 jest w trakcie realizacji, ale nagrałem ten materiał jako zapowiedź właśnie tego, tej sprzedaży. Jest to taki wstęp, taki prolog do tego, co w przyszłości może pozwoli mi coś nieco zarobić. Natomiast 7 rzeczy, które już dzisiaj zarabiają, i teraz dajmy od każdej tych rzeczy średnią kwotę 3000 zł. 3 razy 7 miesięcznie. Ciekawe? Wprowadźcie chociaż 2 punkty. No to już zawsze 6000 jesteście do przodu. Wprowadźcie 1 punkt, ale na fajną skalę. Jest tam potencjał na 5, 10, może nawet 30, tak jak w przypadku współpracy z salonem Opla, o którym wspominałem, nie wiem, chyba w 5 punkcie. Zobaczcie, jakie mamy możliwości. Tylko musicie mądrze z nich korzystać. Jeżeli nie wiecie, jak to robić, jeszcze raz szkolenie. Zapraszam. Naprawdę koszt, który zrealizujecie tutaj na szkoleniu, zwróci Wam się z taką nawiązką, że nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy. Tylko nie wiecie o tym, że ja podejmuję na szkoleniach swoich właśnie tego typu tematy, jak rozwijać biznes. Nie tylko uczę Was polerowania, uczę Was przede wszystkim tego, jak się w tym wszystkim poruszać. Już poprzedni materiał, w którym wspominałem, poprzedni, patrząc chronologicznie, jest o tym, gdzie pozyskiwać klientów, ale ten jeszcze wcześniejszy, czyli o tych błędach, co robimy źle. Już tam piszecie, Patryk, czy robię szkolenie takie marketingowe? Robię, indywidualnie. Już miałem okazję kilka razy takie robić, ale zobaczcie, że ja nawet tego nie ogłaszam, bo nie mam czasu. Więc już powoli zaczynam mieć czas i zaczynam Wam to ogłaszać. Tylko nie zalejcie mnie, proszę, pytaniami, kiedy takie szkolenie zorganizuję, bo mało czasu. Jak będziecie chcieli, mogę zrobić takie szkolenie grupowe. Wtedy cena będzie dużo niższa i spotkamy się wszyscy, będziecie mieli okazję ze mną porozmawiać, będziecie mieli okazję zainspirować się i zobaczyć, co jeszcze ciekawego mam do zaprezentowania, bo uwierzcie mi, wiedzy jest znacznie więcej. Tylko potrzebny mi jest co? Czas. Ja z tym mam problem. A Ty? Zapraszam do subskrybowania i lajkowania, jeżeli się podobało. Do zobaczenia.